shop top shop et demain. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dziale informacyjnym firmy Nudla. Drogi podróżniku, podróżniczko, w poprzedniej części omówiliśmy sobie proces wizowy. A co w przypadku, jeżeli poza wizą marzy Wam się również praca w Kanadzie? Na sezon 2019 nawiązaliśmy współpracę z jednym z najlepszych w Kanadzie, renomowanym, czterodiamentowym hotelem Rim, położonym w malowniczej miejscowości Banff w samym sercu Parku Narodowego prowincji Alberta. Niestety, z przykrością muszę poinformować, iż na sezon 2019 posiadamy jedynie 50 wolnych wakantów do obsadzenia. W związku z tym moja sugestia jest taka, aby działać dynamicznie. W związku z tym pierwszy etap to skontaktowanie się w celu umówienia się na spotkanie. Skontaktować się można drogą telefoniczną bądź mailową. Następnie należy wysłać CV na maila, najlepiej w wersji angielskiej. Na spotkanie można się umówić do biura bądź na Skype. Przede wszystkim nie stresuj się. To nie jest rozmowa o pracy. Nie będzie żadnych testów ani ciężkich pytań. Jest to bardziej spotkanie zapoznawcze. Napijemy się kawy czy herbaty i porozmawiamy o Twojej wizji swojej osoby w hotelu Rimrock odnośnie zajmowanego stanowiska oraz terminu wyjazdu. Bardzo ważną kwestią jest również to, czy pasujesz do profilu osoby poszukiwanej przez hotel Rimrock. A cechy tej osoby to pozytywne nastawienie i energia do pracy. Powinnaś być również osobą tolerancją w stosunku do innych. Wysoko oceniana jest również wysoka kultura osobista oraz higiena. Tyczy się to głównie standardu hotelu odnośnie wyglądu, jak nieposiadanie wielkich puchowych brud, długich wilczych paznokci czy brudnych butów pracy. Jeśli chodzi o poziom języka angielskiego, jest on uzależniony od stanowiska, na które się ubiegasz. Aczkolwiek nie będę ukrywać, iż osoby po filologii angielskiej bądź ją studiujące są w grupie uprzywilejowane. Mimo to nie skreślam nikogo, nawet ze słabszym angielskim. Dlatego warto próbować. Co jest jeszcze również bardzo ważne? Elastyczność. Elastyczność odnośnie wyjazdu, jak i terminu, jak i stanowiska. Oj, oj, oj. Dlaczego to tak ważne? Ano dlatego, że jeżeli hipotetycznie 20 osób będzie chciało wjechać w lipcu i każdemu się będzie marzyć stanowisko na recepcji, co oczywiście jest jak najbardziej możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne, żeby w lipcu było wolnych 20 stanowisk na recepcji, a powiedzmy będzie wolnych tylko 2. Oznacza to, iż 18 osób albo czeka na kolejne wolne wakanty na te stanowisko, albo korzysta z innych dostępnych stanowisk w tym okresie. Dlatego tak, ta druga grupa jest tak mile widziana, ponieważ
znacząco upłynnia to cały proces wyjazdu uczestników. Ale nie przejmuj się. Mimo iż rozpoczęłeś pracę na danym stanowisku, nie oznacza to, iż musisz przez cały rok na nim pracować. Bo zgodnie z umową Limroka, po 3 miesiącach możesz ubiegać się o transfer na inne stanowisko. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli jest wolny wakat na to stanowisko i o ile przejdziesz rozmowę z menadżerem danego departamentu. Ale tu również się nie musisz tworzyć, ponieważ przez cały rok są udostępniane informacje o dostępnych wakantach, o dostępnych nadgodzinach na dane stanowisko. Więc będziesz miał na pewno wiele okazji, aby nabrać doświadczenia na innych stanowiskach, jak i okazje na zarobienie dodatkowych pieniędzy. No właśnie, a co z doświadczeniem? Jest mile widziane, ale nie jest sprawą kluczową. Oczywiście na stanowiskach jak kucharz czy kelner doświadczenie jest na pewno sprawą kluczową. Natomiast na reszcie stanowisk jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Dlaczego? Ponieważ system szkoleń hotelu Rino jest tak skonstruowany, iż w przeciągu paru tygodni jesteście w stanie nabrać niezbędnego doświadczenia na danym stanowisku. Dobrze, no to by było wszystko odnośnie profilu. Podsumowując. Jeżeli jesteś osobą pozytywną i z energią i lubisz pracować z ludźmi, to ten wyjazd jest dla Ciebie. Napisz, zadzwoń i umów się na spotkanie. W kolejnej części omówimy sobie kolejne etapy wyjazdu do Kanady.